dzisiaj porozmawiamy o kopytach. No to tak, zacznijmy od tego, jak wygląda zdrowe kopytko. Zdrowe kopyto jest twarde, ale sprężyste jednocześnie. Nie śmierdzi spod spodu, nie kruszy się, nie łamie. Lekko błyszczy. Kopyta powinno się warkować, ewentualnie wymieniać podkowy co 6-8 tygodni. Jeszcze to zależy od tego, jak u danego konia szybko rośnie róg kopytowy. Kopyta powinny się od czasu do czasu nawilżać olejem na przykład. Są różne typy smarów do kopyt. Powinniśmy się martwić, gdy koniowi kruszy się kopyto, łamie. Wtedy powinniśmy dawać różne odżywki dla konia, aby wzmocnić ten róg kopytowy, ewentualnie nawilżać je. Również gdy kopyto śmierdzi od spodu, powinniśmy się zacząć bardzo martwić, ponieważ prawdopodobnie gnije strzałka. Wtedy mamy również miękką strzałkę. Kopyto staje się takie miękkie, bardzo miękkie i śmierdzi ewidentnie zgnilizną. Wtedy powinniśmy jak najprędzej wyruszyć do sklepu jeździeckiego i kupić preparat na gnicie strzałki. Przeważnie jest to dziegieć, ale są inne środki na gnicie strzałki. Kopyta powinny być czyszczone codziennie przed jazdą, ewentualnie po jeździe, aby sprawdzić ich stan, czy nie wszedł jakiś kamień, czy coś nie utknęło w kopycie. Powinniśmy sprawdzać kopyto zawsze po terenie, ponieważ w terenach spotykamy różne kamienie, nie kamienie, patyki i mogą utkwić w kopycie i koń wtedy odczuwa dyskomfort i może zacząć kuleć. Jeśli dzieje się coś złego z kopytem, radzę się skonsultować z trenerem albo weterynarzem, ponieważ mogą wyjść z tego bardzo niefajne rzeczy. To na tyle. Dziękuję. Do widzenia.